Koalicja będzie nadal trwała, nadal będziemy współpracować. To, że są różnice między nami, o których państwo jako dziennikarze mówią i je pokazują, to nie znaczy, że coś wisi na włosku i zaraz się rozpadnie. Absolutnie nie. Prezydent zawsze miał takie poglądy i niech ludzie też to wiedzą, że on ma takie poglądy, tylko trzeba zrozumieć te kwestie, że tu chodzi o nie poglądy nasze, Dudy, Hołowni, Scheuring-Wielgus, nie wiem, Sawickiego, kogokolwiek innego, tylko chodzi o prawo do decyzji. Czasami trzeba się ugryźć w język, jeden powie to, drugi powie tamto, idźmy do przodu i realizujmy swoje punkty z programów, a nie obrzucajmy się epitetami, bo to jest naprawdę nikomu niepotrzebne. Kamil Szewczyk, to jest czwartkowy Wieczorny Ekspres, a dzisiaj państwa i moim gościem w studiu jest wiceministra kultury, posłanka Lewicy, Joanna Scheuring-Wielgus. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pani minister, no właśnie, jak pani komentuje, ocenia wizytę premiera Tuska i prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych? Czy to jest sukces, czy to jest jakaś porażka? Ja tylko powiem, co nam mówią byli prezydenci. Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski oceniają, że to nie była dobra wizyta. Lech Wałęsa nawet mówi, że byli jak na przesłuchaniu Joe Bidena, Tusk i Duda. Jak pani to widzi? Absolutnie mam inny obraz i odbiór tej wizyty. Bardzo cieszę się, że mogliśmy zobaczyć taki obrazek wspólnej takiego duetu Tusk-Duda w ważnej dla nas wszystkich sprawie, czyli w kwestii bezpieczeństwa. Dobrze, że do tej wizyty doszło, dobrze, że obaj panowie na tej wizycie byli, bo to też pokazuje, że ten sojusz północnoatlantycki naprawdę bardzo mocno waży. I nawet jeżeli nie udało się, nie wiem, zdobyć jakichś spektakularnych rzeczy podczas tej wizyty, to jednak mocne słowa Bidena o tej naszej zażyłości polsko-amerykańskiej są kluczowe w sytuacji tej, którą teraz obecnie mamy. Mówię o wojnie w Ukrainie, o tym, jak się Putin zachowuje i jakim jest zagrożeniem dla reszty świata. Więc bardzo dobrze, że do tej wizyty doszło i ja ją odbieram naprawdę bardzo pozytywnie. I powiem panu szczerze, że chciałabym, żebyśmy w polskiej polityce częściej mieli takie obrazki współpracy, bo to dobrze działa. Tak, bo to naprawdę dobrze działa dla nas wszystkich i, no i cieszę się, że to po prostu wczoraj się odbyło, niezależnie od tego, jakie mamy z panem prezydentem Dudą poglądy. A zrobiły na pani wrażenie słowa Donalda Tuska, który no, strofował wczoraj spikera Izby Reprezentantów, mówiąc, że blokuje, nie chce poddać pod dyskusję, prawda, sprawy pomocy Ukrainie. Zrobiło to na pani wrażenie? Mocne słowa premiera. Ale oczywiście, że tak i bardzo dobrze, że to powiedział, dlatego, że my chyba najlepiej wiemy, jak wielkim zagrożeniem jest Putin, dlatego, że to wszystko dzieje się za naszą granicą. I jeżeli nie będziemy używali takich mocniejszych słów, jeżeli nie będziemy takimi ambasadorami pokoju w Ukrainie, to nikt tego nie zrozumie. Znaczy, my doskonale wiemy, z jakim zagrożeniem się mierzymy, jakie jest zagrożenie w stosunku do nas i do Europy. Wolna Ukraina to wolna Polska, wolna Europa i wolny świat. I wszyscy muszą to zrozumieć. Jeżeli tego nie rozumieją, no to to jest smutne i to też jest taką smutną konstatacją, jeżeli chodzi o przyszłość w ogóle świata. Więc trzeba o tym mówić. Dobrze, że Tusk wczoraj to powiedział, bo nikt tak dobrze nie mówi o tej sytuacji, jak właśnie my, Polacy, którzy jesteśmy za granicą. To zapytam panią minister, największy konkret, jaki pani zapamiętała z tej wizyty, to co to będzie? Słowa Joe Bidena, jak bardzo zażyła jest współpraca Polski i Stanów Zjednoczonych. I uważam, że w kontekście tej sytuacji, którą teraz mamy na świecie, sytuacji politycznej związanej z bezpieczeństwem, bardzo dobrze, że to się teraz wydarzyło. Ale to też pokazało, że Polska jest, wróciła jakby na te salony graczy, na te salony takiego silnego kraju przywódczego, który ma swoje zdanie, który jest ważny w tych dyskusjach o bezpieczeństwie i uważam, że to jest taki najlepszy komunikat, który wczoraj poszedł na cały świat. To jeszcze pani zacytuje Viktora Orbana, który powiedział tak: Trump nie da grosza Ukrainie i wojna się zakończy. Trump, wierzy pani w to? Trump jest nieprzewidywalny. Mam nadzieję, że nie wygra, nie będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak wiecie, szanowni państwo, w polityce wszystko jest możliwe. Tylko, że sondaże wskazują, że jednak to Trump, prawda, ma wcześniej wskazywały duże możliwości. Sondaże, że wygra Hillary Clinton, okazało się, że wygrał Trump, tak? Więc wszystko jest możliwe w polityce, są takie zwroty akcji, więc liczę jednak na rozsądek Amerykanów. Zresztą oni będą wybierali przyszłego prezydenta i mam nadzieję, że na jesieni nie będzie to Donald Trump. Czy w Ministerstwie Kultury, gdzie pani jest wiceministrą, trwa audyt?
Czy jakieś efekty kontroli już są, czy jeszcze nie? Panie redaktorze, tych kontroli w różnych instytucjach mamy naprawdę bardzo dużo. Są kontrole w Instytucie Adama Mickiewicza i w Biurze Niepodległa. Rozpoczęliśmy proces łączenia Instytutu Literatury i Instytutu Książki i tam też kontrole trwają. Te kontrole to są kontrole organizacyjne, finansowe, ale też pracownicze, bo mamy dużo też sygnałów z najróżniejszych instytucji o łamaniu praw pracowniczych. Na przykład było to w przypadku na przykład Muzeum Narodowego, tak? I decyzją ministra od razu po tych głosach, które do nas przyszły, dyrektor Muzeum Narodowego został odwołany. Ale aktualnie też trwa audyt w Instytucie Pileckiego. Instytut Pileckiego ma kilka zadziwiających swoich siedzib w Berlinie, w Nowym Jorku i w Szwajcarii. Nie wiem, czy pan wie, że w Szwajcarii Ministerstwo Kultury zakupiło hotel na przykład za przeszło 120 milionów. Więc teraz trwają tam audyty i mam nadzieję, że... W jakim celu? No po to, żeby sprawdzić, czy było to dobrze zarządzane, czy było dobre wydatkowanie pieniędzy, czy nie dochodziło do nadużyć. Ale ten hotel, o którym pani wspomniała, tak. co to jest? W jakim celu? No właśnie, to jest to pytanie. Czyli cały czas sprawdzacie, tak? Rozumiem. Tak. Okay. W jakim celu? Rozpoczynają się kontrole też w Toruniu, w Camera Image, Centrum Filmowym, bo to jest akurat też taka sytuacja, że prywatna fundacja dostała od Ministerstwa Kultury z budżetu Ministerstwa Kultury 400 milionów. Po prostu to jest coś, co się w ogóle generalnie nigdy nie wydarzało w polskiej kulturze, a tutaj prywatna fundacja dostaje 400 milionów na fajny festiwal, ale no bez przesady. Nie można dawać z publicznych pieniędzy prywatnej osobie tyle pieniędzy. Okej. Pani minister, trzeszczy w koalicji rządzącej, czy nie trzeszczy? Nie, w koalicji rządzącej spieramy się, każdy pilnuje swoich programów, swoich punktów. Jest mnóstwo rzeczy, które nas różni i dużo nas łączy. Więc wtedy, kiedy ktoś ma jakieś swoje priorytety, to wiadomo, że bardziej o nie zabiega i tyle. I oczywiście to... nawiązuje pani minister do Szymona Hołowni i kwestii aborcji, bo to rozpala umysły i opinię publiczną. Ale mnie się jednak wydaje, że w przypadku Szymona Hołowni, nigdy nie myślałam, że ja to powiem, ale ja jednak jestem w polityce tej ogólnopolskiej 9 lat i naprawdę z doświadczenia wiem, jak ważne jest doświadczenie polityczne. Szymon Hołownia absolutnie tego nie ma. Jest w tej polityce od niedawna, w tej sejmowej dopiero od kilku miesięcy i pewnych rzeczy, niuansów jeszcze nie potrafi przewidzieć. Czasami widzę, że jest trochę zaplątany w swoich decyzjach. Pamiętam, jak powiedział nagle, że koalicja wisi na włosku, bo tutaj trzeba zrobić to. Nie mówi się takich rzeczy. O takich rzeczach się rozmawia w kuluarach, natomiast zupełnie serio i szczerze, koalicja będzie nadal trwała, nadal będziemy współpracować. To, że są różnice między nami, o których państwo jako dziennikarze mówią i je pokazują, to nie znaczy, że coś wisi na włosku i zaraz się rozpadnie. Absolutnie nie. Czyli nie rozleci się koalicja przez aborcję? Nie. To ja może przypomnę słowa Żukowskiej, pani poseł Żukowskiej. No, nie będę cytował w całości, no, ale wszyscy wiemy. Napisała WYP z tym spokojem do Szymona Hołowni. Czy to nie były za ostre słowa? Zbyt wulgarne? Wie pan co? Ja panu coś powiem. Ja nigdy takich słów ani nie pisałam, ani nie mówiłam publicznie, ale po pierwsze Żukowska Anka powiedziała dokładnie to, co wszyscy myślą. Mówię o środowiskach kobiecych. Ale pani by tak powiedziała do Szymona Hołowni? Nie, absolutnie nie. Natomiast nie bądźmy też hipokrytami. Politycy przeklinają i używają wulgaryzmów. I jeżeli jakiś polityk próbuje to, nie wiem, w jakiś sposób zaciemniać i mówić, że tego nie robi, to jest kłamcą. Bo właśnie w tych kuluarach, wtedy, kiedy się spieramy o te nasze punkty programowe, oj, powiem panu, że język jest bardzo siarczysty i mocny. I naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że tak nie jest, to po prostu kłamie. Jest siarczysty. Również używa tego siarczystego języka w stosunku do polityków? Powiem panu, że jeżeli byłam nagrywana Pegasusem czy Hermesem, to na pewno bardzo dużo moich wiązanek jest. Zresztą nigdy tego nie ukrywałam, zawsze się do tego przyznawałam. Ostrzejsze słowa, przekleństwa są też wyrazem pewnych emocji, które w sobie mamy i ukrywanie, że ktoś nie przeklina, nie używa wulgaryzmów jest po prostu kłamstwem i hipokryzją. Szymon Hołownia mówi tak w tygodniku Polityka, że Polacy wybrali Sejm bardziej konserwatywny niż oni sami. Jak pani to komentuje?
Patrząc na rozkład 460 posłów, rzeczywiście tak jest, że nas na lewicy jest tam niecałe 30 osób, czyli osób, które myślą w sposób taki progresywny, socjaldemokratyczny. W Platformie Obywatelskiej być może połowa posłów i posłanek ma też bardziej takie przyszłościowe i progresywne poglądy, ale rzeczywiście większość osób ma konserwatywne poglądy. I tak wybrali ich ludzie. Tylko w przypadku Trzeciej Drogi akurat, my żeśmy to dosyć szczegółowo analizowali, te ostatnie 4-5 dni przed 15 października to było ratowanie Trzeciej Drogi. I teraz kto ratował tę Trzecią Drogę? Te osoby w większości, które pierwszy raz na przykład głosowały, które nie znają tych wszystkich niuansów, dokładnie programów, tylko ratujemy Trzecią Drogę, ponieważ nie chcemy, żeby dalej rządziło PiS. I bardzo dużo tych osób, bo mamy mnóstwo takich informacji, przecież spotykamy się teraz w kampanii samorządowej z ludźmi, mówią, że nie wiedzieli w ogóle, że Hołownia jest taką konserwą, że ma takie poglądy, że myśleli, że głosują na człowieka, który po prostu jest jakiś taki progresywny, nowy, świeży, a okazuje się, że jest, jak to mówię teraz cytaty, kościółkowy, konserwa, że kupili kota w worku. Pani też uważa go za konserwę? Za kota w worku? Ale on ma prawo być konserwatywny, ma prawo mieć takie poglądy, jakie ma. Ja w ogóle nie dyskutuję z jego poglądami. Ja je szanuję i to są jego poglądy. Pani minister, to jak pani sobie wyobraża tę współpracę z marszałkiem Hołownią? No jeszcze 2 lata prawie będzie marszałkiem. Ale zupełnie normalnie, tak jak teraz. To znaczy, ale będzie blokował, prawda? Ale wydaje mi się, znaczy Szymon Hołownia dosyć często zmienia zdanie, ale nie mówię o tym złośliwie, tylko to jest też taka osoba, która przynajmniej tak jak go obserwuję w polityce, jeżeli trafią do niego argumenty, to zdanie potrafi zmienić. I w przypadku akurat aborcji, to nie chodzi o to, jakie on ma poglądy, a jakie mam ja. On wie, jakie ja mam poglądy, ja wiem, jakie on ma poglądy. Tu chodzi o coś kompletnie innego. Chodzi o to, żebyśmy my dali kobiecie wybór do decydowania o sobie. I teraz, jeżeli, nie wiem, żona, znajoma, koleżanka Hołowni będzie chciała dokonać aborcji, no to ją dokona. Jeżeli nie będzie chciała, to jej nie dokona. Naszym obowiązkiem polityków jest danie wyboru kobiecie i doprowadzenie do tego, żeby kobieta czuła się w szpitalu bezpiecznie i miała zapewnione dobrą opiekę w momencie, kiedy na tą aborcję się zdecyduje. Jasne, takim deadline'em ma być 11 kwietnia, prawda? O tym mówił marszałek Hołownia. Tak. No już przekładał chyba kilka razy, prawda, tą dyskusję o kwestii liberalizacji. Tak, i to jest, powiem szczerze, niepoważne. Zresztą prawdziwie powiedział o tym marszałek Czarzasty, kiedy mówił o tym, że Szymon Hołownia blokuje tę ustawę, bo rzeczywiście blokuje. Marszałek Hołownia zupełnie, w ogóle niepotrzebnie nazwał Czarzastego kłamcą, co było nieprawdziwe, ponieważ Czarzasty właśnie pokazał to, że Hołownia tę ustawę blokuje, chociażby tym głosowaniem w prezydium, gdzie Hołownia zagłosował przeciw i znowu doprowadził do tego, że tego nie procedujemy. Ja powiem szczerze, że dziwię się Hołowni, dlatego że on miał 4 miesiące na to, żeby wprowadzić te projekty pod obrady. No co mu szkodziło, żeby to zrobić? No mówi, że nie były dopracowane te projekty. Ale nieprawda, panie redaktorze, przecież doskonale wiemy, że składamy projekty, one są odsyłane wtedy do komisji albo na pierwsze czytanie i jeżeli są jakieś potrzebne zmiany, to robi się to na komisjach. To jest takie, wie pan, zamydlanie trochę oczu. I teraz używanie argumentu pierwszego, że na pewno prezydent to zawetuje, jest bardzo słabym argumentem, bo też pokazuje, że Szymon Hołownia, który ma identyczne poglądy jak prezydent Andrzej Duda, gdyby jakimś cudem został tym prezydentem, to by dokładnie tak samo się zachowywał i by a jeśli zostanie tym, no bo sondaże są dość dobre dla Szymona Hołowni. Teraz. Jeśli zostanie tym prezydentem, spodziewa nie się sądzę. Czyli kto, Rafał Trzaskowski? Czy... Nie sądzę. A może jakaś kobieta? Pani będzie startowała nie, w wyborach? No nie, nie, panie redaktorze, nie wiem, kto będzie startował. Z lewicy na pewno stawiamy na kobietę, mamy dużo świetnych posłanek, ale zwrócę jeszcze uwagę na jeden argument, który jest używany w tej debacie. Szymon Hołownia mówi, nie rozmawiajmy o tym teraz, bo są wybory samorządowe, a kwestia praw kobiet nie dotyczy wyborów samorządowych. No dotyczy. W tych szpitalach miejskich, powiatowych, wojewódzkich, to tam właśnie odbywają się zabiegi terminacji ciąży. I teraz, jeżeli są szpitale, a jest mnóstwo w Polsce, które temu odmawiają, to taki prezydent, burmistrz i wójt ma prawo zainterweniować, ma prawo to zgłosić do Ministerstwa Zdrowia, bo obowiązkiem szpitali jest wykonywanie tych zabiegów, które są w koszyku świadczeń. A terminacja ciąży jest w koszyku świadczeń. I druga bardzo ważna rzecz, nie może być takiej sytuacji, że w tych szpitalach powiatowych, miejskich i samorządowych kobieta przychodzi na przykład na jakiś zabieg, a lekarz mówi, no ja nie dokonam tego zabiegu, bo podpisałem klauzuli sumienia. I to jest znowu zadanie dla burmistrza, dla radnych, żeby to upubliczniać, mówić o tym i egzekwować to, żeby lekarze dokonywali zabiegów, które są dla kobiet po prostu korzystne i dobre. Wie pani, można odnieść wrażenie, że jesteście bardziej krytyczni wobec koalicjantów Trzeciej Drogi PSL niż wobec PiS-u.
Nie, no przecież panie redaktorze, 8 lat protestowaliśmy przeciw dokładnie temu samemu, tylko że myślę, że ludzie dopiero zobaczyli, jakie jest to prawdziwe oblicze trzeciej drogi, że to jest oblicze bardzo takie konserwatywne, jeżeli chodzi o kwestie związane z prawami człowieka, a w innych kwestiach jest podobne do tych poglądów, co my mamy jako powiedzmy koalicja 15 października. Mówię na przykład o Unii Europejskiej, o bezpieczeństwie i kwestiach związanych z praworządnością. Marek Sawicki mówił nam w Superekspresie, że na lewo od trzeciej drogi jest rynsztok, a na prawo bagno. Czyli lewicę nazwał rynsztokiem. Jak pani to komentuje? Lubię Marka Sawickiego, nie będę go krytykowała. Naprawdę czasami trzeba się ugryźć w język. Jeden powie to, drugi powie tamto. Idźmy do przodu i realizujmy swoje punkty z programów, a nie obrzucajmy się epitetami, bo to jest naprawdę nikomu niepotrzebne. To może warto odwołać marszałka Hołownię z funkcji, skoro nie przeszkadza wam w... Nie. W realizowaniu nie projektów, tak? W umowie koalicyjnej podpisaliśmy, że będzie na 2 lata, a później na czyli, nasze szczęście wchodzi... Czyli rozumiem, że później Włodzimierz Czarzasty będzie, prawda, blokował ustawy PSL-u trzeciej drogi, nie tak? Będzie. Nie będzie blokował. Na tyle, na ile znam Czarzastego, absolutnie nie jest osobą zawistną, która by takie rzeczy wykonywała. Zresztą powiem panu, że jeżeli chodzi o prowadzenie obrad przez marszałka Czarzastego, to wszyscy, niezależnie od opcji politycznych, uważają, że jest po prostu świetnym marszałkiem i robi to z klasą, z wyczuciem, z poczuciem humoru, jest naprawdę niezły w tym. Czy spodziewać się ma Szymon Hołownia protestów kobiet w Polsce, oczywiście, w Warszawie? Już protestowały przecież kobiety. I ja na razie to są takie, prawda, tak, zalążki buntu, ale czy będą jakieś masowe bunty? Wie pan co, ale ja o tym mówiłam już przez ostatnie 4 miesiące, że Hołownia i Kosiniak zdziwią się, jak środowisko obywatelskie będą protestowały. Zresztą w tej kwestii tych bezsensownych decyzji Hołowni wypowiadały się też osoby takie z pierwszych stron gazet, albo celebryci, albo bardzo znane osoby. Małgorzata Rozenek-Majdan na przykład, tak? No na przykład, ale też na przykład świetny pisarz Wojciech Tochman, który też skrytykował, czy nie wiem, Kinga Rusin, z tego co pamiętam, i inne osoby, znane nam z zupełnie innych obszarów. Ludzie po prostu są bardziej myślą progresywnie niż ci konserwatywni politycy, którzy zostali przez tych ludzi niestety wybrani. Wie pani, pani minister, prezydent Duda mówi tak, jeżeli ktoś żąda aborcji, to dla mnie żąda prawa do zabijania. No oczywiście zawetuje, prawda, ustawę. Jak pani komentuje słowa prezydenta? Ostre, no, za mocne, czy nie? Ale prezydent zawsze miał takie poglądy i niech ludzie też to wiedzą, że on ma takie poglądy, tylko trzeba zrozumieć te kwestie, że tu chodzi o nie poglądy nasze, Dudy, Hołowni, Scheuring-Wielgus, nie wiem, Sawickiego, kogokolwiek innego, tylko chodzi o prawo do decyzji, bo jeżeli ktoś, Hołownia mówi, jestem katolikiem, nie mogę się na to zgodzić. No okej, jesteś katolikiem i jeżeli uważasz, że to jest złe, to tego nie rób. Ale nie możesz ograniczyć innego katolika, który myśli inaczej. U nas na przykład na lewicy jest dużo osób, które otwarcie mówią o tym, na przykład Gawkowski, wicepremier, że jest katolikiem i on nie rozumie. Dlaczego Hołownia chce blokować możliwość decydowania kobiet o swoim ciele? Więc chodzi o zrozumienie, że to nie chodzi o nasze poglądy, które są lepsze, które są gorsze, bo każdy je ma, jakie ma i wiemy, jakie mają, tylko chodzi o decyzję, o możliwość podejmowania, żeby kobieta samodzielnie miała prawo podjąć decyzję, czy idzie w tą, czy idzie w tą, czy robi to, czy robi tamto i tyle. Będzie również najpewniej weto prezydenta w sprawie pigułki dzień po. I to, tego powiem panu szczerze, że kompletnie nie rozumiem. Uważam, że prezydent Andrzej Duda ma jakiś marnych doradców, którzy mu doradzają, bo słyszałam o tym, jak mówił, że to jest bomba hormonalna, co jest po prostu jakimś... No to strasznie głupi argument i taki... nie wiem, kto mu to podał na tacy, bo pigułka dzień po jest dokładnie taką samą tabletką, podobną, tak jak tabletki antykoncepcyjne, które bierzemy, ja przecież biorę od wielu, wielu lat i to jest po prostu tabletka, która zatrzymuje owulację i tyle. To nie jest tabletka aborcyjna, to nie jest tabletka, która jest jakąś burzą hormonalną, jest to przebadane, bardzo dobre i bezpieczne. Czy pani również jest, jak posłanka Anna Maria Żukowska, cytuję, zła, sfrustrowana i w gniewie? Tak. Jeżeli chodzi o te kwestie związane z... Kwestie aborcyjne mówimy, ale w ogóle o kwestie lewicowe, aborcyjne, pigułka dzień po... No jest tego trochę, prawda? Wie pan co, jest to blokowane przez
z jednej strony prezydenta, ale z drugiej przez konserwatywną koalicję, przez konserwatywną trzecią drogę PSL, tak? I co, tak sobie teraz wzdychnęłam. My czekamy na te prawa dla nas od 30 lat. To znaczy i cały czas o tym debatujemy i cały czas jest o tym rozmowa. I wie pan, nie rozmawiamy o ciele mężczyzn, o prawie mężczyzn do decydowania o sobie, tylko rozmawiamy o prawie kobiet do decydowania o swoim ciele. I cały czas jest to niezrozumiałe, ale to też wiąże się z kulturą patriarchatu, która jest przecież w Polsce cały czas bardzo mocno zakorzeniona. Jeżeli pyta mnie pan o odczucia, to oczywiście, że mnie to jakoś frustruje, denerwuje i cały czas o to walczę, ale z drugiej strony widzę, jak bardzo zmienia się świadomość społeczeństwa i to jest w ogóle, uważam, świetne. W 2016 roku za liberalizacją 33%, w 2023-2024 prawie już 80%, więc ta zmiana społeczna jest bardzo widoczna i politycy muszą nadążyć za tym, co mówią ludzie i tego bym sobie życzyła. Wkrótce minie pani minister 100 dni rządu Donalda Tuska. Jak pani ocenia ten rząd? Plusy, ale też minusy, no bo opozycja zarzuca wam, że na przykład mało ustaw forsujecie, mało tych ustaw jest. I co pani na to? Wie pan co, my jako Ministerstwo Kultury akurat, no myślę, że działamy bardzo intensywnie. Kwestie związane, to co w tych 100 ustawach chyba mieliśmy na te 100 dni zaplanowane, to wykonaliśmy, myślę, wszystkie punkty, które mieliśmy, chociażby kwestia mediów publicznych, czy wdrożenie, czy ustawa odnośnie tantiem dla artystów, to też za moment wejdzie na posiedzenie Sejmu, ale również wszystkie kontrole, które robimy. Paradoksalnie powiem panu tak, że ja nie spodziewałam się zupełnie. Wiedziałam, że jakby wejdę do tego ministerstwa i zastanę jakiś bałagan, że te trupy z szafy będą wylatywały. Ale powiem panu szczerze, że nie spodziewałam się, że w takiej skali. To znaczy ilość pułapek, dziwnych historii, przekrętów. Proszę opowiedzieć o jakiejś jednej, dwóch historii dziwnej, najdziwniejszej, którą pani zastała, albo tym trupie z szafy. No na przykład, wie pan co, pode mną są na przykład fundusze z Unii Europejskiej. I część tych pieniędzy, a to jest naprawdę bardzo duża suma, idzie jakby ścieżką konkursową. I w zeszłym tygodniu miałam tę możliwość i zaszczyt wręczyć 13 instytucjom w Polsce bardzo takie przysłowiowe duże czeki, decyzje o sfinansowaniu różnych instytucji. To były, wie pan, kwoty 50 milionów, 30, 40. Super, duże, mega się cieszę, bardzo. A z drugiej strony jest taka pula, gdzie minister Gliński decydował po prostu siedząc sobie z filiżanką kawy. Ja mówię tak, siedział sobie z kolegami, decydował, tym damy 20, tym damy 30, tym damy 40. I to jest, uważam, patologiczne, bo nie może być tak, że minister sobie siedzi w swoim gabinecie i sobie ustala, na co wyda 800 milionów, bo mówię o takiej kwocie. I część z tych rzeczy ja zablokowałam, natomiast ta, która będzie do wydania, ta pula, będzie jednak skupiała się na jakiejś strategii kultury. Trzeba spojrzeć na to, czy to rzeczywiście ma wpływ na rozwój kultury w Polsce, czy nie. A nie, że ja sobie siedzę z koleżankami w ministerstwie na kawie i przydzielam. Temu dam 30, temu czyli dam tak 40. Nie będzie zarządów Platformy, nie. Lewicy i PSL. Znaczy nie ma... Póki, nie jest, ja jestem, nie będzie, tak? Póki ja jestem w ministerstwie, absolutnie tak nie będzie. I póki jest Sienkiewicz, na pewno nie będzie tak. Pani minister, resort finansów nie zdecydował się na pozostawienie zerowego VAT-u na żywność od 1 kwietnia. Wraca to 5% VAT na żywność. Czy dobrze, czy źle się stało? Myślę, że też Ministerstwo Finansów, też nie chcę ich krytykować, bo wiem, z czym oni się mierzą. Zresztą sama byłam 2-3 dni temu w Ministerstwie Finansów, żeby próbuję też tam wyciągnąć pieniądze dla Ministerstwa Kultury, chociaż nie jest łatwo, ale wcale im się nie dziwię. Muszą podejmować pewne decyzje, żeby jednak ten budżet się spiął, bo przypomnę, że ten budżet, który dostaliśmy w prezencie od Prawa i Sprawiedliwości, no jednak nie był takim wymarzonym naszym budżetem. Ten wymarzony, myślę, będzie dopiero na przyszły rok. A to samo podobnie jest z energią. Czy należy przedłużyć zamrożenie cen energii? No myślę, że Polki i Polacy byliby zszokowani, gdyby nagle dostali takie, wie pan, gigantyczne rachunki. Gigantyczne rachunki. Zresztą każdy z nas przecież takie gigantyczne rachunki dostawał i myślę, że no muszą coś wymyślić tutaj w tej kwestii, żeby jednak te nasze portfele nie zostały... Czyli Lewica jest, będzie pani, że tak powiem... Ja nie wiem, czy to jest ustawowo, czy to będzie jakimś... Promować to, żeby przedłużać, tak? Myślę, że tak. To zamrożenie. Myślę, że tak, dlatego, że poza tym, wie pan, to było też trochę sztucznie przedłużane przez
przez Prawo i Sprawiedliwość. Wiadomo, że oni robili to, bo była kampania, bo myśleli, że później jakoś sobie z tym poradzą po kampanii wyborczej, byleby wygrać. No, naszym zadaniem jest tę kwestię uporządkować i mam nadzieję, że Ministerstwo Finansów, a wierzę w to, bo tam są naprawdę świetni fachowcy, że to uporządkują i wyjdziemy w ogóle z tych takiego, wie pan, przedłużania i markowania pewnych rzeczy na prostą. Czy Lewica jest przygotowana na wybory samorządowe? Jest. Jeździmy po Polsce. Jeździmy od 3 marca. Jesteśmy każdego dnia w innym mieście. Jeździmy tam, gdzie po prostu tylko się da. Wspieramy naszych kandydatów, kandydatki i zapraszamy do tego. Też wiemy już, że mamy listę numer 4 do głosowania na Lewicę. Czy pani będzie wspierać, już wspiera pani męża, czy też będzie pani innych kandydatów wspierała? Wszystkich wspieram. Bo ja powiem, Piotr Wielgus, tak, pani małżonek, startuje tak w Toruniu. Na prezydenta Torunia. Zresztą ja wiem, że to może być zaskoczeniem dla innych, ale nie jest zaskoczeniem u nas w regionie, bo akurat mój mąż w polityce jest, myślę, że o 10 lat dłużej niż ja, tylko zawsze był tą osobą z tyłu, która wspierała innych kandydatów, czy to burmistrzów, czy radnych i ma na tym koncie mnóstwo sukcesów. Zresztą wie pan, pierwsze moje sukcesy, jakby może powiedziałabym tak, że architektem moich pierwszych sukcesów w polityce jest właśnie mój mąż. No i zobaczymy. Lewica w Toruniu się odbudowuje. Po połączeniu SLD i Wiosny te struktury są coraz silniejsze. Wystawiliśmy osobę znaną w Toruniu, eksperta od zrównoważonego rozwoju, działacza, aktywistę. Powiem panu, że oczywiście on, Piotr, zawsze mnie wspierał i wspiera, więc siłą rzeczy też go wspieram, ale oprócz tego, że w jakiś sposób wspieram mojego męża, to też jeżdżę po Polsce i wspieram innych kandydatów z Lewicy. A radził się pani, czy startować, czy sam podjął suwerenną decyzję? Czy przegadaliście to? Zupełnie szczerze zadzwonił do mnie, jak byłam w Warszawie na posiedzeniu Sejmu i powiedział do mnie, słuchaj, twoi koledzy zadzwonili do mnie i spytali się mnie, czy nie byłbym kandydatem Lewicy, co ty na to? A ja mówię, wiesz, to jest... Ale nie wierzę, że pani nie wiedziała wcześniej? Nie, no mówię zupełnie szczerze. A ja mówię, słuchaj, to jest twoja... Wie pan, my jesteśmy bardzo takim partnerskim związkiem i każdy podejmuje swoje niezależne decyzje. I mój mąż się w ogóle nie wahał. Powiedział, dobra, wchodzę, pomagam wam miesiąc kampanii. Zobaczymy, jak będzie. Bo był takim trochę też naturalnym kandydatem. Piotr pomagał wielokrotnie i byłemu SLD, Lidowi jeszcze jak był. No mówię, wielu kandydatom, społecznikom i wcale się nie dziwię, że ta kandydatura jakby została położona na stole i Piotr się zgodził. Zresztą to też była taka sytuacja dosyć szybka, dlatego że my mieliśmy iść wcześniej z Platformą Obywatelską w Toruniu. I w ogóle, prawda, w wyborach samorządowych. Ale finalnie jest tak, że rzeczywiście idziemy z Platformą Obywatelską w Bydgoszczy. Idziemy z Platformą Obywatelską i ze społecznikami i prezydentem takim obywatelskim w Grudziądzu, wspólnie razem. W Toruniu postanowiliśmy, że nie idziemy z Platformą, tylko wystawiamy własne listy, ponieważ Lewicy w Toruniu nie było od 9 lat, więc i stąd pojawił się ten kandydat. We Włocławku wystawiamy swojego kandydata Kukuckiego, ministra. A jest pani rozczarowana tym, że Donald Tusk jednak powiedział nie idziemy z Lewicą w wyborach, tylko idziemy sami? Absolutnie nie jestem rozczarowana, bo my żeśmy zupełnie szczerze, od samego początku, jak w ogóle rozpoczęły się te rozmowy, mieliśmy radę krajową, to podczas tych rozmów powiedzieliśmy, słuchajcie, rozpoczynamy rozmowy z Platformą, ale działamy, przygotowujemy się tak, jakbyśmy mieli sami wystartować. Bo w polityce, jak ktoś jest w polityce długo, to doskonale wie, że tu się może wszystko wydarzyć i zmienić w przeciągu godziny, więc byliśmy przygotowani i jest jak jest, walczymy. Powiem szczerze, trochę też wracając do tej rozmowy o Szymonie Hołowni, o aborcji, dużo osób, myślę, że głosując na trzecią drogę, myślało, że w pakiecie dostanie progresywne, lewicowe poglądy. Więc teraz, jakby mając to doświadczenie i wiedząc, że to się nie wydarzy, ja mogę powiedzieć, nie głosujcie państwo na trzecią drogę, bo w kwestiach praw człowiek nie ma ani, jest tylko albo za, albo przeciw, nie ma trzeciej drogi, więc zapraszam do głosowania na Lewicę. Już jutro, czyli w piątek przed Komisją Pegasusową Jarosław Kaczyński. Czego się pani spodziewa po tym przesłuchaniu? Z Jarosławem Kaczyńskim powiem panu, że mam... to jest w ogóle niesamowite, że przez 8 lat nie było możliwości spotkania go na korytarzu. Nigdzie. To on teraz, niedostępny. Tak. I teraz, ja jestem w tym Sejmie teraz nowym od kilkunastu tygodni i normalnie
Widziałam go może z 80 razy, przychodziliśmy obok siebie. Mówicie sobie dzień dobry, czy? Znaczy ja mówię, on mi odpowiada. Zresztą zawsze jest otoczony kolegami z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo się cieszę, że będzie przed tą komisją zeznawał i mam nadzieję, że nie stchórzy, tylko będzie solidnie odpowiadał na zadawane mu pytania, ponieważ uważam, że jest odpowiedzialny za szereg nieprawidłowości, które przez 8 lat się w Polsce wydarzyło. Joanna Scheuring-Wielgus, wiceministra kultury. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.